Moim i Państwa gościem jest Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska Solidarna Polska. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, zacznijmy od nocnego rozłamu w Sejmie. Posłanka Solidarnej Polski Anna Siarkowska złożyła wniosek, by nie procedować projektu ustawy o zmianie konstytucji. Ten projekt dotyczy możliwości przejęcia przez Skarb Państwa własności, która miałaby służyć do wspierania rosyjskiej agresji. Zakłada też niewliczanie wydatków na obronność do długu publicznego. Skąd ten wniosek? Pani poseł argumentowała to w sposób oczywisty, chodziło o tryb pracy i nagle w dodatkowy tryb omawiania tego projektu podczas komisji wieczornej po godzinie 10. Uważała, że jedna opinia, która była tylko i wyłącznie związana ze środowiskiem adwokackim, jest niewystarczająca i w tym celu należy poczekać po prostu na dodatkowe opinie i jeszcze omówić ten projekt. Nie spodobało się to PiS-owi. Poseł Kownacki powiedział, że wszyscy, którzy głosowali za, wspierają działania rosyjskie. No, zbyt daleko idąca teza. Sądzę, że wszyscy ci, którzy chcieli gazu zwiększonego, zapotrzebowania w Polsce, na przykład PEP, może wtedy akurat sprzyjali, więc akurat niepotrzebna złośliwość pana posła. A to ten wniosek ma jakiś związek z napięciami w Zjednoczonej Prawicy? Miał zademonstrować jakąś siłę Solidarnej Polski? Nie, zbyt daleko idące wnioski, tak samo jak i zbyt gorącej wodzie jest skąpany pan poseł, żeby po prostu tak komentować. Chodziło o to, że nie było dodatkowych opinii. Pani poseł uznała, że można to odłożyć i w innym terminie dyskutować. Taka hiperbola słowna nie jest potrzebna przy tak ważnych projektach. Do Sejmu powrócił projekt ustawy, tak zwany bezkarnościowy. Dotyczy on samorządowców, którzy bez żadnej podstawy prawnej przekazali Poczcie Polskiej dane przed wyborami prezydenckimi, które były zaplanowane na 10 maja 2022 roku, a które się nie odbyły. Czy Solidarna Polska poprze ten projekt ustawy? Będziemy o tym rozmawiali, ale panie redaktorze, pragnę zwrócić uwagę na to, że ustawa zobowiązała samorządowców. Była decyzja pana premiera o zorganizowaniu wyborów. Bez żadnej podstawy prawnej. No to jest taka opinia Najwyższej Izby Kontroli. Rozumiem, ale to nie jest wiążąca opinia. Pan premier wydał takie polecenie i w sytuacji, kiedy mieliśmy falę zachorowań, destabilizacja państwa. Chodziło tak naprawdę o to, że Platforma chciała sobie wymienić kandydata, bo Kidawa Błońska nie miała żadnej szans. Nie, chodzi o to, że władze muszą działać w granicach i na podstawie prawa, a nie wymyślać sobie podstawy prawne. Panie redaktorze, stan wyższej konieczności i obowiązek zorganizowania wyborów z uwagi na ciągłość... Nie był wprowadzony żaden stan wyjątkowy. Ale wyższej konieczności wynika na przykład między innymi z kodeksu karnego, a nie jest stanem wyjątkowym, co zupełnie inny akurat to przepisy prawne, o których rozmawiamy, ale na pewno nie jest w porządku sytuacja taka, kiedy ustawodawca, kiedy władza wykonawcza organizuje wybory zgodnie z kompetencjami, a strona samorządowa ma ponosić konsekwencje, kiedy przekazuje na przykład informacje. To jest nie w porządku wobec tych samorządowców, dlatego należy oczywiście się nad tym zastanowić. Najbardziej przerażające jest to, że Platforma chciała destabilizacji z powodu wymiany kandydata. To nie jest tajemnica, Platforma o tym wie, że zależało im, żeby za wszelką cenę przesunąć termin wyborów, bo Kidawa Błońska nie miała absolutnie szans na Rafała Trzaskowskiego. Mnie najbardziej przeraża, że Poczta Polska miała organizować wybory. Czyli rozumiem, no, że rozważacie... Pana premiera, więc jakby, no, to jest wyraźne polecenie pana premiera. Pan premier Sasin pokazał dokumenty, które świadczą o tym, że pan premier wydał taką polecenie. No i pan premier Sasin sprytnie umył ręce, bo nie podpisał żadnego dokumentu, więc w razie czego w przyszłości problemy może mieć pan premier. Nie wiem, kto będzie miał problemy. Jak będzie opozycja, to sądzę, że będą w stanie wystać z palca każdą historię. Już są tacy problemy. Ale to nie opozycja mówi, tylko Najwyższa Izba Kontroli, kontrolerzy. No tak, ale Najwyższa Izba Kontroli może też kierować się pewnym sporem, który jest zauważalny, że niestety, ale pan prezes był w jakimś konflikcie niepotrzebnie, bo to akurat sądzę, że dla nikogo to nie jest potrzebne. Ostatnio się trochę wyciszył. Mam takie wrażenie. Pracuję, mam nadzieję, że rzetelnie wykonuję swoje zadania, ale mam uwagi co do niektórych obszarów. No dobrze, czyli jesteście w stanie poprzeć, nie mówicie nie temu nie projektowi. Mówimy. A co się zmieniło? Bo do tej pory wszystkie ustawy tak zwane bezkarnościowe dotyczące na przykład urzędników przez Solidarną Polskę były krytykowane. Panie redaktorze, kiedy mieliśmy falę zachorowań, opozycja chciała wymienić kandydata i mamy sytuację taką, że ci samorządowcy mają ponieść konsekwencje. To nie jest w porządku wobec tych samorządowców, którzy spełniali swoje zadania. Kiedy władza wykonawcza organizuje wybory w celu zapewnienia ciągłości władzy, chodzi tutaj o wybór głowy państwa, to takie polowanie i taka zabawa opozycji nie jest w porządku. Mieliśmy wtedy stan naprawdę
coś, co jest ewenementem. Do tej pory w historii nie zdarzyła się sytuacja, żebyśmy mieli tak dużą liczbę zachorowań. I wybory można było zorganizować, a oczywiście rozumiem uwagi co do kwestii związanych ze formą, czy też z jakimiś innymi polemiką. No bardziej mam tutaj wątpliwość, co chciała zrobić opozycja. Jeżeli opozycja w chwili krytycznej destabilizuje państwo, chce doprowadzić do anarchizacji państwa i do tego jeszcze namawia do nieprzestrzegania, niedopełnienia obowiązków, no to chyba tutaj jest właściwy kodeks karny. Panie pośle, jest jeszcze jeden wątek, dlatego że być może to krytyka otoczenia premiera Morawieckiego wpływa na wasze zdanie. 15 września 2020 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł o nieważności decyzji premiera w sprawie organizacji wyborów kopertowych, więc to nie są tylko uwagi opozycji. I z maili, które wyciekły, wynika, że Tomasz Matynia, szef Centrum Informacyjnego Rządu, napisał w mailu do rzecznika rządu tak. Ostro ten temat grzeją w mediach. W tej sytuacji musi nasz obóz wziąć w obronę, chodzi o premiera. Nie ma tutaj trzy kropki mowy, żeby Michał Dworczyk i Mateusz Morawiecki płacili za to sami. I tu uwaga, apelant Kowalski jeszcze atakował za tę decyzję i mówił, że Solidarna Polska nie popiera bezkarności. Jak panu się podoba nazywanie posła, obecnie wiceministra, palantem, bo rozumiem, że to Janusza Kowalskiego chodzi. Przecież już uczy mnie, że przysłowia polskie mają bardzo duże znaczenie. Kto się przyzywa, to się sam tak nazywa. I tyle ma pan do powiedzenia? Nie wiem, czy to jest prawdziwy mail, czy nie. Sąd, nie chce mi się wierzyć, panie redaktorze, że do pana premiera w taki sposób do piszą, rzecznika rządu. Do rzecznika rządu piszą urzędnicy państwowi, którzy powinni po pierwsze dbać o język, a po drugie sądzę, że pewne standardy w polityce obowiązują i nie jest to wiarygodna informacja, więc może to jest prowokacja, bo wierzę w dobro ludzi i mam nadzieję, że to nie jest prawda. To ma pan dużą wiarę, jest pan człowiekiem dużej wiary, bo akurat pan, tak się składa, że ten mail został wysłany 15 września 2020 roku, a 15 września, czyli tego samego dnia, Janusz Kowalski właśnie powiedział, komunikujemy od wielu tygodni jako Solidarna Polska, że nie poprzemy pomysłu, w którym urzędnicy państwowi będą wyłączeni z odpowiedzialności karnej tylko czy prawnej. Tylko, że tamten wątek dotyczył czegoś innego niż w tej chwili zmiany proponowane legislacyjne, bo tamten rzeczywiście tak, dotyczący prawda. Takiej bezkarności i właściwie zbyt daleko idącej interpretacji mógł doprowadzić do wielu szeregu nieprawidłowości. I czym innym jest sytuacja, kiedy mamy stan właśnie wynikający z krytycznej momentu dla historii Polski, czyli COVID, liczba zachorowań i podejmowania decyzji co do organizacji wyborów, a czym innym jest stworzenie pewnego mechanizmu bezkarności. Dlatego Solidarna Polska, czy to się komuś podoba, czy nie, stoi zawsze na straży obowiązku przestrzegania prawa i uważamy, że taka bezkarność nie jest zasadna. Czy Prawo i Sprawiedliwość stawia Solidarną Polskę pod ścianą? Bo szef klubu PiS Ryszard Terlecki w wywiadzie dla tygodnika Sieci mówi tak. Solidarna Polska nie ma żadnego wpływu na rozmowy z Unią Europejską, poza tym, że dostarcza pretekstów do działań, które są prowadzone przeciw nam w Komisji Europejskiej. Czyli to wasza wina, że Komisja Europejska nas atakuje. I jeszcze drugi cytat. To czasem wygląda na próbę wykazania, że są bardziej pisowcy niż PiS, co oczywiście jest bzdurą. Redaktorze, no to jest ocena pana marszałka, ale na pewno należy zwrócić uwagę, że nikt inny niż tego środowiska minister prokuratora generalnego, pana ministra Zbigniewa Ziobro miał rację co do mechanizmów związanych z szantażem, czy właściwie Krajowego Planu Odbudowy. My mówiliśmy, że te mechanizmy się tam znajdują, będzie możliwość blokowania środków, tak samo jak przestrzegaliśmy przed jakimikolwiek dodatkowymi ustępstwami. Kamienie milowe, no to już w ogóle było postawienie kropki nad i. Premier je przecież zaproponował, przyjął je. Widzi pan, no, w polityce jest tak, że politycy podejmują czasami błędne decyzje i nie ukrywam, że ta decyzja jest błędna pana premiera. Ona jest historycznym, absolutnym przekroczeniem pewnej granicy, bo ten transfer suwerenności został niestety przekazany i my przed tym przestrzegaliśmy. Jarosław Kaczyński broni premiera. Być może oszukano pana premiera w tym zakresie i dlatego taką decyzję podjął pan premier, ale zarówno w całym obozie trwała dyskusja i to jest zauważalne, że Solidarność Polska punkt po punkcie niestety miała rację. Samo jak mieliśmy rację w sprawie węgla, no i wielu innych spraw, ale nie to chodzi, żebyśmy mieli rację, żebym ja tu usiadł i powiedział, ja miałem rację. Tylko niestety te historyczne błędy będą nas kosztować naprawdę bardzo dużo. No mamy licznik Szymańskiego, który kosztuje 150 milionów miesięcznie. No to są rzeczy, które pokazują, że błędnie popełniono, znaczy w ogóle błędy były, błąd za błędem przy tych negocjacjach. Ale premier dalej lipiec, jest premierem. Lipiec, grudzień, jest to absolutnie katastrofalna sytuacja. No, politycy ponosi się
odpowiedzialność, więc rozmawiamy jak też widać, o tym. Jak widać, nie. Co pan ma na myśli, mówiąc, rozmawiamy też o tym? Rozmawiacie o tym, że premier dalej jest premierem? Aż takich kuchni nie mogę ujawniać, ale na pewno byliśmy krytyczni wobec pana ministra Szymańskiego i uważamy, że to jest zbyt późna decyzja. Że został odwołany. No tak, no bo no wie pan, no, że coś... Ktoś, no ale pan tutaj się opiera na jakichś niedopowiedzeniach. Ktoś... Co pan rozumie przez to, że rozmawiamy o tym? Rozmawiacie o tym, że Mateusz Morawiecki nie powinien być premierem? Panie redaktorze, tak czy nie? Tak historyczna porażka, tak należy nazwać porażkę, która była na szczytach lipcowych i grudniowych pana premiera, na pewno powinna być związana z jakimiś konsekwencjami. Jakimi? Niestety na razie konsekwencje ponosi Polska. Tak, takie decyzje nie należą i do komunikowania przeze mnie, tylko ewentualnie mógłby zakomunikować lider Solidarnej Polski, czy też lider Zjednoczonej Prawicy, pan premier Jarosław Kaczyński, bo sądzę, że pan premier wprowadza wszystkich w błąd, na pewno mnie jako posła wprowadził. I co w związku z tym? Bo pan mówi, że wprowadzał w błąd, popełnił błąd, panie odpowiedzialność. Panie redaktorze, rozumiem cel jakby zakomunikowania, że rzecznik Solidarnej Polski oświadczył, ktoś powinien być zdymisjonowany, ale nie, no bo to nie jest będzie, kluczowe, nie tak będzie nie, takiego, pan jest wiceministrem tak, w tym rządzie. Nie będzie takiego komunikatu. W tej chwili są kolejne decyzje, które miejmy nadzieję nie będą błędne, bo już zbyt dużo błędów, które będą nas kosztowały, historycznie dużo zostało już popełnionych. Czyli Solidarna Polska dalej chce być papierowym tygrysem, który wydaje się groźny, jak przychodzi co do czego, to nie wiadomo, jaki jest wasz postulat w sprawie premiera. Nie docenia pan możliwości Solidarnej Polski i tego, w jaki sposób również w obozie Zjednoczonej Prawicy w całości, również w sprawie sprawiedliwości, odbierane są decyzje pana premiera. I w jaki sposób są odbierane? No panie redaktorze, a pieniądze są, nie ma. No, jest mechanizm szantażu, jest. Jeszcze to anarchizacja sądów. No przecież to, co się wczoraj stało z sądem. No ale pan pozostawia jakieś niedopowiedzenia, więc pytanie, jak są odbierane przez posłów Prawa i Sprawiedliwości? No, sposób krytyczny. Oczywiście, że tak. No posłowie podchodzą sobie do Prawa i Sprawiedliwości i mówią, że no mieliście rację, no ale co w tej chwili? No kto ma teraz tą żałę poknąć? Kto ma w tej chwili ponieść za to konsekwencje? Co my dalej zrobimy? Tak? No ale nic się Unia nie Europejska... wydarzy w związku z no, tym. Ryszard Terlecki powiedział w tygodniku Sieci, że miało dojść do zmiany premiera, że premierem mogła być kobieta. Nie wymienił tego nazwiska, ale my dziennikarze wiemy, że chodziło o marszałek Sejmu Elżbietę Witek i to się nie wydarzyło. I Terlecki mówi, Morawiecki będzie premierem do wyborów. Od momentu, kiedy premierem nie jest pani premier Beata Szydło, niestety mamy pasmo porażek. I to powinno się zmienić? To nie jest w tej chwili moment, żebyśmy o tym rozmawiali przed tym, jak uchwalamy budżet. Trzeba rozmawiać na tematy, które są związane z przyszłym rokiem, jak będzie wyglądała sytuacja finansów publicznych i co dalej zrobić z elementem szantażu Unii Europejskiej. Jak wyjść z tego, tej trudnej, patowej sytuacji, którą nam niestety zapewnili niektórzy w tym obozie, łącznie z kamieniami milowymi, które są absolutnie do przyjęcia, jak na przykład podatek rejestracyjny od samochodów spalinowych, podatek od posiadania, inne kamienie, które nie są moim zobowiązaniem ani nikogo Zjednoczonej Prawicy, tylko niestety jednoosobową decyzją, która mam wrażenie została podjęta ponad głowami. Poza tym tego typu decyzje powinny być poprzedzone pewną uchwałą Rady Ministrów, powinny być zobowiązaniem do tego, żeby w sposób klarowny podejmować decyzje. Panie ministrze, może wy się boicie, że minister Ziobro zostanie odwołany. Na tym albo na przyszłym posiedzeniu Sejmu może być rozpatrywany wniosek i tak stawiacie sprawę ostro, żeby mieć pewność, że Prawo i Sprawiedliwość obroni ministra Ziobrę. Panie redaktorze, nikt nie jest przyspawany do stołków. Dla nas ważna jest idea i dla nas ważne są takie rozwiązania, które dla Polski są korzystne. Solidarna Polska to nie jest ugrupowanie, które tylko i wyłącznie musi być w koalicji rządzącej, ale pamiętajmy o tym, że bierzemy też odpowiedzialność, bo mamy trochę trudną sytuację z uwagi na, po pierwsze, czas, w jakim się to dzieje, agresję prawną Unii Europejskiej, konflikt za naszą wschodnią granicą, ale co najgorsze, popełniamy błędy. No i błędem na pewno jest kwestia podejścia do Unii Europejskiej, a kwestia stanowisk, czy to już mojego, czy innych osób, dla nas naprawdę nie jest to priorytet. Myśli pan, że na 100% rząd w obecnym kształcie przetrwa aż do wyborów? No w obecnym kształcie sądzę, że zawsze jest jakaś, sądzę, że no pewna modyfikacja mogłaby się rzeczywiście tu pojawić i zobaczymy, jaka będzie tutaj decyzja, ale liderem Zjednoczonej Prawicy jest oczywiście pan premier Jarosław Kaczyński. Jesteśmy w koalicji, liderem Solidarnej Polski jest pan minister Zbigniew Ziobro. A co się musi wydarzyć, żeby Solidarna Polska powiedziała, wychodzimy z rządu? No to oczywiście są te błędy dotyczące relacji z Unią Europejską, bo już w tej chwili tak naprawdę zaczynamy wchodzić w taki już... Powiedziałbym, stan przedzawałowy to już w tej chwili występuje. Czyli rozważacie możliwość wyjścia z rządu?
wszystkie opcje są na stole, ale na pewno ważne jest to, żebyśmy nie przyjmowali rozwiązań, które będą niekorzystne dla Polski. A co takie konkretnie musiałoby się stać? Jaka jest linia graniczna dla Solidarnej Polski w tym momencie? Transfer suwerenności został już w tej chwili przekazany. A wy dalej jesteście w rządzie. Szantaż, który został, ale mówiliśmy, że te mechanizmy będą błędem. Oszukano całą Polskę, oszukano również pana prezydenta. Pan premier żyrował te rozwiązania, tak samo jak i minister Szymański gwarantował. No jeżeli mamy ministra do spraw europejskich, który mówi do Sejmu, do parlamentu, żadne euro nie będzie zablokowane, a co, mamy pieniądze czy nie, no to przepraszam. Nie ma już bardzo tego ministra. No i co z tego, że nie ma? No i co? No, to, no jest co, Szymon Szynkowski w Elsenie, no który według to jest praca ustna, że się wyjdzie i do widzenia i nie ma żadnej konsekwencji. Panie redaktorze, to są historyczne błędy. No. Gdyż wie pan, ile kosztuje plastik, tak? Wie pan, ile kosztuje nowa składka członkowska? Za chwilę mamy kolejne podatki od korporacyjnego, transfery tak naprawdę suwerenności, elementy szantażu na Polskę. I co mamy powiedzieć, że co? Że ktoś jest zdymisjonowany i nie ma tematu? Że my będziemy mówili, że Unia Europejska w tej chwili nas okłamała? No nie, no przecież. Ale jesteście w tym rządzie, no to trzeba być konsekwentnym. Panie redaktorze, dlaczego się tak męczycie w Zjednoczonej Prawicy? Trzeba też być konsekwentnym pod względem reformowania i trzeba być też konsekwentnym pod względem odpowiedzialności, które bierze się za cały obóz i za całe państwo. Mamy trudną sytuację w Polsce, nie da się ukryć. Stan finansów publicznych, jak wiadomo, jest cały czas komunikacja. Dzisiaj mam nadzieję, że będzie informacja z GUS-u dotycząca spadku inflacji. Ale na pewno dzisiaj ważne jest to, żebyśmy skończyli z takim etapem popełnianych błędów. Na pewno błędem jest relacja z Unią Europejską, to podejście, które pokazuje, według że gazety PRL nie damy sobie rady, jeśli chodzi o budżet bez pieniędzy z KPO. Tak według gazety PL przekonuje premier w rozmowie z posłami PiS-u. No, gazeta PL nie jest dla mnie wiarygodnym źródłem informacji, ale że chodzi dziennikarz, o, który to napisał, jest dla mnie wiarygodnym źródłem, a poza tym moje źródła też potwierdzają, że premier rozmawiał, my też o tym pisaliśmy. To pan premier bierze odpowiedzialność za finanse publiczne, zresztą zawsze był tym politykiem, który w kraju odpowiadał i był sfokusowany na tą kwestię związaną z finansami publicznymi. Więc jeżeli chodzi o KPO, to pragnę zwrócić uwagę, że gdyby nie te mechanizmy szantażu i gdyby nie to, że mamy tam gwiazdki, czy określone wydatki, zwiększona składka członkowska, między innymi plastik, tak, w tej chwili krok dalej, który będzie szedł, bo KPO to jest dopiero przed dzień tego, co będziemy nazywali katastrofą, coś co można określić mianem Fit for 55, zakaz samochodu spalinowego. To wszystko powoduje, że wchodzimy w taki etap, kiedy Unia Europejska już nie bierze palca, tylko bierze całą rękę i zaczyna przejmować kompetencje. A niestety w Unii Europejskiej to nie jest tak, że tam jest dobry wujek, który decyduje tak, że Polakom będzie dobrze. Oczywiście ja rozumiem, my jesteśmy proeuropejską partią. Uważamy, że Unia Europejska, która dotyczy rozmów krajów, bezpieczeństwa i takiej relacji, jak była idea ojców założycieli, to jest słuszna koncepcja. Ale w tej chwili Unia Europejska przekształciła się w dominację Niemiec, która nie ukrywa, zresztą Niemcy nie ukrywają w swojej umowie koalicyjnej, że chodzi o federalizację, chodzi o pozbawienie krajów członkowskich i chodzi o to, żeby być pod niemieckim butem. Tak, to i ten doprowadzać, już znamy. Doprowadzać do tego, wszyscy politycy. Panie redaktorze, jak nazwać Nord Stream 2? Przepraszam, co nazwać Nord Stream 2? Czym jest Nord Stream 2? Przez rozbijaniem Unii Europejskiej, jest rozbijaniem, składaniem noża na szyję Europejczyków. A nie ma pan wrażenia, że wróg jest gdzie indziej w tym momencie? Wróg jest tam, gdzie doprowadza się do tego, że tabliczka przy miejscach kaźni i tego, co się dzieje na Ukrainie, mogłaby być spokojnie z informacją sfinansowaną ze środków Republiki Federalnej Niemiec. Musimy przejść dalej, chociaż to dość mocne stwierdzenia. Ja mam wrażenie, że jednak główną odpowiedzialność ponosi Rosja i rozliczanie jest ważne, ale stawianie sytuacji tak, że to Niemcy są w tym momencie właściwie agresorem, to nie, do czego nie, 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 prowadzi agresorem prawnym, polityka ale, i przekazowa PiSu, no to wie pan, ja mam wrażenie, że w tym momencie jesteśmy na otwartej wojnie z Niemcami. Sądzi pan, że no, imperialna droga Władimira Putina byłaby możliwa, gdyby nie podejście Europy, gdyby nie uzależnianie, gdyby nie biznesy, gdyby nie skorumpowanie polityki? Ale to zdanie brzmi zupełnie inaczej niż branie pod but, czy stawianie Związku Radzieckiego i Berlina pan, w jednym rzędzie. Bo ja rozumiem. Ja nie mówię, żeby nie krytykować, tylko merytorycznie, a nie pompować Polakom do głowy, że Niemcy są naszymi wrogami. Ale panie redaktorze, jak jest kwestia na przykład podejścia do wymiaru sprawiedliwości? To Niemiec możemy, nie? Bo co, pan jest gorszy od Niemca? Pan się czuje gorszy od niemieckiego dziennikarza? A to jest jakiś zabieg nie, ale z przekazu no, PiSu. Nie, ale dlaczego z przekazu PiSu? A dlaczego mam się czuć gorszy? Pana, a dlaczego Polacy mają czuć się gorsi? No to niech pan to powie niemieckim politykom, których przyjedzie i on będzie panu dyktował, jak pan ma mówić, co pan ma myśleć. Nie, jak pan nie dyktuje, a panu dyktuje no, ktoś? No oczywiście, że tak. Niemieccy politycy przyjeżdżają do Polski i potrafią powiedzieć, że jest inna kultura prawna. Znaczy kultura prawna, z której rzeszy oni to wywodzą?
Znaczy, wie pan, no co to znaczy, że demokratycznie wybrana władza nie może na przykład reformować wymiaru sprawiedliwości, a kompetencje nie zostały przekazane do Unii Europejskiej? Nie mamy czasu teraz. W Niemczech to prawda, politycy mają wpływ, ale jest też czynnik sędziowski, który bierze udział w tych wyborach. A w gronie sędziowskim zasiadają częściowo politycy. No to o czym rozmawiamy? Musimy przejść dalej, ale zostajemy przy sądach, bo Igor Tuleja wraca do pracy. Zdecydowała tak Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która zastąpiła świętej pamięci Izbę Dyscyplinarną, która okryta jest złą sławą. No i co? Skompromitowała się prokuratura i to skrajnie, co dlaczego wczoraj było słychać. No bo chciała ścigać sędziego, którego władza nie lubi. Dlaczego nie lubi? No dlatego, że ujawnił zeznania polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy doprowadzili do przeniesienia obrad na salę kolumnową. A sędzia podczas rozprawy bez zakończonego przewodu może ujawniać materiał dowodowy? No okazuje się, że tak. Nie popełnił żadnego przestępstwa. No. Słyszał pan wczoraj? Rozumiem. I co pan? Decyzja jest ostateczna, niezaskarżalna. Panie redaktorze. Nie wiem akurat, gdzie kończył prawo ten sędzia, ale ujawnienie materiału dowodowego podczas postępowania sądzę, że było jest do decyzji sędziego. Sądzę, że było przekroczone. Nie jest, panie pośle, jeżeli, trzymajmy się faktów. Jeżeli, no, poseł orzeka, ja rozumiem, a sąd najwyższy zdecydował, dobrze, no że nie jest. To jest pana zdanie, że sędzia, nie, to nie jest moje sędzia zdanie. Może to robić i ja uważam, że sąd jest sąd najwyższy tak orzekł. Kwestia w ogóle tego podejścia, w ogóle zacznijmy od tego, że Izba Dyscyplinarna została zlikwidowana pod dyktando wypłacenia środków unijnych. A pan podniósł za tym rękę 26 maja o godzinie 19:38. Dlatego, że pan premier, pan prezydent, pani Ursula von der Leyen byli w czerwcu na konferencji, kiedy jeszcze wcześniej była gwarancja, że środki zostaną wypłacone. Nie podobało mi się, to był zgniły kompromis, ale była gwarancja, że środki zostaną wypłacone. W czerwcu jeszcze pani Ursula von der Leyen nie zauważała żadnych zmian, które by były przeciw TKP. Ale pan mógł pan decydować w ramach swojej decyzji. Przeciwko KPO. I co się stało? Te środki nie są wypłacone. Czy mamy mechanizm szantażu? Nie mamy środków i mamy anarchizację prawa. Sędzia Tuleja, ja rozumiem, że stał się bohaterem, bo to jest aktywista polityczny. Nie, to jest sędzia. Panie redaktorze, i co pan sądzi, on jest taki niezależny, że przed jego wymiar sprawiedliwości na przykład mogliby trafić ludzie, no chociażby z wymiaru z władzy? Nie uważa, no, ale dlaczego wyłączenie? Bo co? A dlaczego na przykład teraz profesor Roszkowski walczy o wyłączenie sędziego Żurka, który został wyrosowany? No nie sprowadzajmy do absurdu. To, jeżeli dla pana jest bohaterem i jest apolitycznym sędzią, nie to jest dla mnie bohaterem, ale według pana nie jest faktów. Polityczny, no tylko, że fakty są takie, że nie powinien ujawniać materiału dowodowego. Fakty są takie, że Sąd Najwyższy powiedział, że nie popełnił przestępstwa, stąd wniosek, że mógł. I koniec, kropka. No tutaj nie ma dyskusji. Koniec, kropka, dlatego, że popełnił tu w tym zakresie, przekroczył swoje uprawnienia. Ale kto tak sędzia mówi? Ale panie redaktorze, kto tak orzekł? Zbigniew Ziobro? No, kto będzie dyktował sędziom? Spraw w sądach jest na przykład na 120-130-letnie osoby, które twierdził pan, że żyją? No, to pan, nie, to, ale pan, wiem, tam ile też są wyroki prawomocne. Wiem, jakie pan są kolejki, no i co jak z tego? Się wydłużyły. A dobrze, i co z tego? No, ale wie pan, dlaczego są kolejki? Dlatego, że została zawetowana reforma ministra Ziobro w 2017 roku. Pan prezydent pod presją m.in. Unii Europejskiej, pana premiera, powiedział, że wetuje. No dobrze, to tutaj musimy postawić kropkę, ale na koniec zapytam pana jeszcze, co tak ostatnio rozbawiło posła Mariusza Goska. Zobaczmy, byli panowie na konferencji prasowej przed siedzibą Platformy Obywatelskiej. Zobaczmy jeszcze. My to jesteśmy. My to jesteśmy. No właśnie, no i co tak rozbawiło pana posła? O co tutaj? Należałoby go pytać, jak widać, moja mina wskazuje na to, że mnie to nie rozbawiło. No właśnie, jakoś taki widzę karcący wzrok. No to widzi pan, interpretuje pan różnie moje. A co pan poseł chciał powiedzieć? My to jesteśmy, jacy? No na przykład, może nie wiem, wcześniej żartowali, no nie chciałbym w to wchodzić, no to jest rozumiem taki Michałek polityczny, więc... No Michałek, zabawny. No. Zabawny, to lepiej wie pan, że z uśmiechem do tego podejść, niż jakoś niepotrzebnie się denerwować. Jaki będzie dzisiaj wynik? No, mam nadzieję, że wygramy, to jest tyle, tylko... Kto strzeli? Ktoś strzeli? Będzie jakaś bramka? Wie pan co, ja nie czuję się jakimś wybitnym znawcą piłki, ale widziałem takiego zabawnego mema, jak Lewandowski nie strzelił i tam taki kaczor Donald był, który był zdenerwowany, że Lewandowski nie strzelił, nagle się odwraca, idzie spać i jest taki podpisany, no ja bym strzelił. Życie uczy, że nawet najlepsi potrafią mieć czasami wpadkę, potknięcie. To też nauka dla nas wszystkich, bo Lewandowski na pewno jest zawodnikiem pierwszej klasy. Trzymamy kciuki. Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu i środowiska Solidarna Polska. Dziękuję za tę rozmowę. To był program.